Dobrze by było, jakbyśmy wygrali, ale... Będziemy walczyć do końca. Jak się przegrywa takiego seta, gdzie się prowadzi 21-18 i w końcówce Zaksa zaczyna przyjmować tą przewagę, no to trochę daje w kość. Myślę, że jakbyśmy wygrali tego seta, to z pewnością by się nam grało o wiele lepiej. Trochę uciśliśmy po tym secie. Musimy zacząć pracować. Tak naprawdę zaczyna się nowy okres dla nas i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bardzo Wam dziękuję za przyjazd dzisiaj do Kędzierzyna. Dzisiaj niestety się nie udało. Mam nadzieję, że jak przyjdziecie do Warszawy i do Spały, damy Wam jeszcze więcej lepszej gry i nie będziecie zawiedzeni. Do zobaczenia.